Witam Was serdecznie. Zrobimy dzisiaj masło z orzechów. Witam Was serdecznie. Zrobimy dzisiaj masło z orzechów brazylijskich. To są te orzechy, które dostałam od sklepu Skworcu. I będzie to masło w wersji bardzo niskowęglowodanowej, czyli jako słodzidła użyjemy tabletki stevii, którą mam tutaj rozkruszoną. Będzie to też wersja świąteczna, ponieważ zbliżają się święta, więc dodajemy łyżeczkę cynamonu i dosłownie szczyptę soli. I to jest wszystko, czego potrzebujemy. Na początek, tak jak przy każdym maśle orzechowym, wrzucam orzechy do misy blendera i blenduję, aż zaczną troszeczkę puszczać tłuszcz. W przypadku orzechów brazylijskich naprawdę szybko dochodzimy do momentu pocenia tych składników. I ja już teraz dodam moje przyprawy, żeby one miały czas się dobrze tutaj w tej masie rozprowadzić. Staram się zrobić to jedną ręką, niczego nie rozsypać, a już robię jakieś zbliżenia. Ok. I blendujemy dalej. Cały proces trwał mniej niż 5 minut, także przy pistaszkach i innych orzechach jest to po prostu niesamowicie szybki proces, ponieważ te brazylijskie, tak jak Wam pokazywałam w filmiku o współpracy, one już po przegryzieniu puszczają ten tłuszcz, zwłaszcza jak są takie świeżutkie jak te, które ja dostałam. Ja to jeszcze chwileczkę poblenduję, bo skoro już mam taki luksus, że tak szybko się to stało, to spróbuję uzyskać bardzo gładką masę. Ja uważam, że teraz można już skończyć, to masło po prostu płynie, ono musi stężyć w lodówce, jest bardzo gładziutkie i jestem naprawdę zachwycona. Jeżeli lubicie bardziej słodkie masy, dodajcie 2 tabletki tej stevii, może nawet 3. Ja wolę, gdy masła są wytrawne, także robię tutaj jedną, co i tak stanowi więcej niż dawaliśmy w przypadku masła orzechowego. Tam dawaliśmy łyżeczkę cukru na 400 gramów, a teraz dajemy ekwiwalent łyżeczki cukru na 200 gramów. Także weźcie to pod uwagę. Zresztą spróbujcie tego, przecież w każdej chwili można dodać więcej słodzidła. Przekładam teraz masło oczywiście do słoiczka. I to już koniec. Masło przełożyłam do słoiczka i niewiarygodne jest to, że to jest całe nasze masło z 200 gramów. Jakoś tak niesamowicie się skompaktowały te orzechy, że aż sama nie wierzę w to, że tak mało tego wyszło, ale tyle właśnie wyszło. Ja się z Wami żegnam teraz z tym pięknym widokiem. Wylizałam sobie miskę oczywiście, także jestem przeszczęśliwa. Zapraszam Was na kolejny filmik. Oczywiście zachęcam do subskrypcji, do dawania kciuków w górę. Do zobaczenia następnym razem i pa, pa!